wiązanie telemarkowe, tak jak tutaj widać, mocuje tylko część palcową stopy do narty, natomiast pięta unosi się swobodnie. Czyli tak trochę jak na biegówkach albo na skiturach. Można powiedzieć, dla laika jest rzeczywiście duże podobieństwo do narciarstwa biegowego czy też do skiturów. Natomiast w wiązaniu telemarkowym jest taka różnica, że podniesienie stopy daje, podniesienie pięty daje pewien opór, co pozwala lepiej kontrolować jazdę. Jest to coś innego niż narciarstwo zjazdowe. Mięśnie inne pracują, w zasadzie pracuje całe ciało przy jeździe telemarkiem. Jest luźna pięta, która jest ograniczona w zwykłych zjazdowych nartach. No, zdecydowanie większa przyjemność. Jest to też bardziej widowiskowe niż narciarstwo zjazdowe. Trzeba mocno na kolana przyklęk zrobić, technika tu jest ważna, naprawdę zachęcam. Telemarkiem zaczęłam jeździć rok temu, spodobał mi się ten sport. Trenowałam wcześniej jazdę alpejską. Przekonałam się, sama w sumie wpadłam, że fajnie było spróbować czegoś nowego. Jak już ktoś na przykład dobrze jeździ na nartach, chce spróbować czegoś innego, proponuje się mu albo narciarstwo skiturowe, albo narciarstwo telemarkowe, albo po prostu ludzie na stoku sami zobaczą i chcą spróbować. Co roku organizujemy zawody, te są trzecimi zawodami naszymi. Zawodników mamy z całej Polski, bo z Rzeszowa, z okolic Bielska, z Gdańska. Miłośników jest coraz więcej, aczkolwiek jeszcze to nie jest bardzo popularna dyscyplina. Najlepszy dowód to jest to, że jeszcze nie jest, że tak powiem, wciągnięta w ramach rozgrywek olimpijskich. Mamy tutaj przejazd przez bramki, mamy skocznie na trasie, mamy pętlę 360 stopni, a do mety musimy podbiec. Więc to nie są takie zawody, jak to zwykliśmy oglądać w telewizji. Urozmaicone, bardzo widowiskowa forma, kolana trochę dostają w kość. Dawaj, dawaj! Jechało się super, trasa bardzo fajna, szybka, trochę wymagająca, trzeba się pilnować na bramkach. Bardzo fajnie,
są organizowane te zawody. Trasa wymagająca. Nie jest łatwo oczywiście w tej pozycji najpiękniejszej technice narciarskiej, czyli ten telemark, który właśnie zawodnicy wszyscy zjeżdżamy. Absolutnie świetna dyscyplina sportowa.